Jeśli chodzi o kozackie sprzęty, to to jest dopiero kozak. Benda LFC700. Silnik czterocylindrowy. Kręci się co najmniej do 11 tysięcy. 93 konie przy 11 tysiącach. 63 Nm, czyli charakterystyka taka jak Hondy CB650R. A cena jest tylko zaporowa. Tam są, tak wygląda wydech. Wszystko jest kozackie po prostu. A silnik mówi się nieoficjalnie, że to kopia hondowskiego czterocylindrowca z Hondy CB650R. A no, ale jest kozak. To jest kozak. Tylko niestety tej ceny nie kupuję. 51 500 zł za coś takiego. No jest kozak, ale nie, wszystko ma swoją wartość. Ale opona jest nieprawdopodobna. Opona jest nieprawdopodobna. Chyba 240, zaraz zobaczę. /310/35/18. Jasna głowa. Ale guma. 310. I tutaj benda. No niesamowity jest. Nóżka też przepotężna. Już się do tego przymierzę i zobaczę, co ja tam czuję, czy coś czuję. Wszystko nic, ale benda to jest kozak. To jest kozak. To jest po prostu siła maszyny. Hamulce Brembo. Z tyłu tak samo. To światło po prostu. Imitacja tutaj, wlot. O. Tu są światła do jazdy dziennej, pięknie. Imitacja światła. No bajka. A teraz tak, zamiast dziennych, o, korek. Przy zerowym przeglądzie panowie dolewali. No i kozacka maszyna, po prostu ten, to jest niesamowite. Ta opona, to trudno uwierzyć, że to jest realne. Podobno on niespecjalnie skręca. Bardzo długi łańcuch, no jednak taki sprzęt. No cena jest zaporowa. Cena jest zaporowa, 51,5 tysiąca, to się w głowie nie mieści. To się w głowie nie mieści. Piękny wyświetlacz. O dziwo, jak usiadłem, to jest niski sprzęt. I dla mnie to by był całkiem fajny sprzęt, ale musiałbym tylne sety odkręcić. To. To mi jest do niczego, do szczęścia niepotrzebne, bo i tak nie będę jeździł z pasażerem. Bo nie lubię jeździć z pasażerem. Wtedy miałbym na nogi tutaj węziej. No ale sprzęt jest kozak, tylko cena. Cena. No. Jakoś nie przekonuje mnie. To jest kosmicznie drogi sprzęt. No i to chyba bzdura jest tutaj E5. Jak teraz mamy E10. Sprzęgło. Coś jak w Hondzie. Coś jak, ale troszkę inaczej, bo widać tutaj trochę silikon wystaje. No jednak 50 tysięcy za chiński sprzęt to jest trochę ryzyko. Mimo że kozacki. Co tu mamy? Set.
No całkiem fajnie. Sprzęt kozacki. Zaraz go odpalę. No to palimy maszynę. Orzeszty. Orzeszku. Orzeszku. Jasna głowa. No sprzęt taki jak miała Anne Hathaway w Batmanie, jeździła na tym jego sprzęcie, tylko się koła obracały w bok. Jasny gwint, pięknie. Wow, ale przyjemnie, tylko według mnie ta siateczka powoduje tutaj takie zachrypnięcie. Jakby tą siateczkę wychrzanił stąd, ale to przyjemnie pracuje. Przy 3000 tylko. Wydaje się, że on nie wiadomo jakie obroty ma. To ma tylko 3000. Ciało. No i też ten kluczyk tutaj. Ale wiecie co, ale to jest szkaradne, to jest szpetne. Jak mogli tutaj tak upierniczyć? To malowanie, to wszystko, to mi się nie podoba. To jest zbyt drogi sprzęt, żeby to było takie umęczone. Zobaczcie, to wygląda jakby to taki kiepski raczej ten odlew ciśnieniowy. Po prostu forma tutaj była zużyta. Wystarczy formę przepolerować. A tutaj silikon wszędzie. Dobra, no Royal też jest na silikonie, bo wystaje z każdej strony, ale jakoś przynajmniej maszynowo jest to, no nie wiem, duże ryzyko, żeby taki sprzęt, to normalne, to bym od razu ściągnął, bo to mi przeszkadza, byłby węższy, no ale nie za te pieniądze. 1500 obrotów. No to mi się podoba, fajnie. Ten dźwięk. Jest kozak, ale smród idzie z tego jak jasny gwint. Wypala się wszystko, co tutaj może się wypalać. Nie wiem, czy nie różnego rodzaju farbki, bo smród jest straszliwy. No, ale jest bydle kozackie. Niemniej jednak nie za te pieniądze, bo
To już nie jest śmieszne, wiesz, że to jest 10 tysięcy taniej, ok. Ale to, co tutaj widzę, zobaczcie, tyle silikonu nawalone, wszędzie jest silikon nawalony. Tutaj, no jak można pod uszczelkę silnik wysokoobrotowy, a oni mu dali tutaj jeszcze silikon. Tutaj pięknie Brembo, tutaj taka opona, a tu kurde silikon wystaje. I ja bym... No tutaj mi się to nie podoba, że ta płaszczyzna jest taka niedopracowana. Po prostu forma nie była wypiaskowana odpowiednio. No ale przecież to jest błąd odlewniczy, to jest prosta sprawa do usunięcia. No jakąś srebrzanką czy czymś cuchnie. Mieszane uczucia mam. Z jednej strony kozacki sprzęt, z drugiej strony kiepskie wykonanie i kosmiczna cena. To nie idzie w parze jedno z drugim. Jakby było 10 tysięcy taniej, to też bym się zastanawiał. No ale ten dźwięk silnika... To jest niesamowite. No, ale to nie jest sprzęt dla mnie.